Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa. W tym krótkim filmiku chciałem Wam opowiedzieć trochę o postępach w pracy artystycznej. Otóż czasem w komentarzach widzowie pytają się mnie, czy długo maluję oraz czy każdy może nauczyć się malować. Odpowiadam wówczas, że maluję od roku 2005. Wtedy to powstały moje pierwsze obrazy olejne. Ale miałem sporo przerwy, kiedy chodziłem, na przykład na studia, to nie malowałem praktycznie w ogóle. I powiem wam, że na nowo zacząłem się interesować malarstwem w roku 2012. Chociaż dopiero na przełomie 2013 i 2014 roku, to podjąłem taką decyzję właśnie. By zająć się tym trochę tak bardziej na poważnie. Jeśli chodzi o drugą część pytania, to tak, uważam, że każdy może się nauczyć malować, chociaż widzę wiele cech wspólnych np. w muzyce i malarstwie, to jednak muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem, np. jeżeli ktoś nie ma słuchu muzycznego, to raczej nie nauczy się dobrze śpiewać. Podobnie jest w sporcie. Jeżeli nie mamy predyspozycji fizycznych do danej dyscypliny, to raczej nie będziemy bić rekordów jako zawodowi sportowcy. Oczywiście jest szereg dyscyplin do wyboru, i może sprawdzą się takie osoby po prostu w innej dziedzinie. Czy na przykład mogą przecież uprawiać sport po prostu rekreacyjnie? Z malarstwem jest nieco inaczej. Osobiście uważam, że każdy mógłby być dobrym malarzem, gdyby poświęcił na to odpowiednią ilość czasu. Naukowcy udowadniają, że na to, aby być w jakiejś dziedzinie ekspertem potrzeba 10 tysięcy godzin pracy i ćwiczeń. Kiedy poświęcilibyśmy tyle czasu na malarstwo, to doszlibyśmy do perfekcji. Oczywiście w malarstwie czy rysunku dobrze jest mieć też jakieś predyspozycje. Niektórzy osiągną perfekcję szybciej, ale właśnie z naukowego punktu widzenia, po przemalowaniu 10 tysięcy godzin każdy może być na mistrzowskim poziomie. Ja oczywiście nie uważam, żebym taki poziom osiągnął. Ale cały czas ćwiczę, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że od takiego typowego talentu, na przykład do rysowania, moim zdaniem ważniejsza jest pasja. Często można spotkać takie osoby, które mają do czegoś talent. I szybko, bez wysiłku się uczą i robią postępy. Ale osoby takie nie mają najczęściej dyscypliny, po prostu to, że na przykład w szkole małym nakładem wysiłku osiągali dobre wyniki, to osoby takie najczęściej nie są zdyscyplinowane. I tak w szkole podstawowej na przykład szybko się uczyły, miały bardzo dobre oceny, małym nakładem wysiłku, ale na przykład na studiach. Już takich wyników mogą nie osiągać. Powiem wam, że często obserwuje się takie osoby i widać, że są najczęściej też leniwe. Wiele z takich osób nie wykorzystało po prostu swojego potencjału. Gdyby ktoś mnie zapytał, jakie cechy osobowości przydadzą się w osiągnięciu swoich artystycznych celów i postępów, to odpowiedziałbym, że najważniejsza jest pasja. Ona sprawia, że mamy radość z każdego namalowanego obrazu, sprawia, że cały czas chcemy się uczyć, cały czas myślimy o malarstwie i oglądamy dzieła innych twórców. Dzięki pasji chłoniemy też wiedzę i po prostu nie liczymy tych 10 tysięcy godzin potrzebnych do osiągnięcia perfekcji, tylko sami się motywujemy i te godziny nam po prostu szybko płyną. Druga cecha, która jest bardzo potrzebna, to jest dyscyplina. Kiedy uczymy się samemu, trudno jest nieraz się zmotywować, nawet żeby skończyć jakiś obraz. Kiedy jest się samoukiem i, na przykład, nie ma terminu na jakieś dokończenie zaczętej pracy, kiedy nikt nas nie ocenia, nie doradzi, bardzo trudno jest utrzymać samodyscyplinę. Ale jeśli mamy pasję, to dyscyplina się utrzyma. Niekiedy malujemy więcej, niekiedy mniej, ale ważne, by cały czas nasze myśli krążyły wokół dziedziny, w której chcemy osiągnąć perfekcję. W twórczym rozwoju oczywiście przyda się też inteligencja i otwarty umysł. Te dwie cechy, z kolei, sprawiają, że łatwiej jest nam szczerze, obiektywnie spojrzeć na swoje prace. Jest to bardzo ważne, by być szczerym i obiektywnym. Niektórzy twórcy są zawsze zadowoleni ze swojej pracy, mają z każdym obrazem ścisły związek emocjonalny, ale kiedy chcemy się nauczyć malować dobre obrazy, to trzeba na chłodno, obiektywnie przyglądać się. Swojej twórczości. Oczywiście niektórzy malują dla relaksu lub malowanie po prostu sprawia im przyjemność. Jest to oczywiście ok. Ale osoby takie źle znoszą zazwyczaj nawet konstruktywną krytykę. Najlepiej jest na samym początku drogi twórczej ustalić jakieś swoje cele. Dlaczego chcemy tworzyć? Może dla relaksu, jakiegoś wyrażenia swoich myśli czy emocji. Wówczas sprawa osiągnięcia poziomu mistrzowskiego może być drugorzędna. Ale jeśli chcemy taki poziom mistrzowski osiągnąć, to warto jest to po prostu obrać jako cel i w każdym kroku na drodze osiągnięcia tego celu być szczerym, obiektywnym i pełnym pasji.